czekamy na Kasię Adamik. To zacznę może od Mateusza, którego zresztą tak jak na poprzednich festiwalach, tak i w tym roku będziecie Państwo jeszcze szansę mieli obejrzeć w czwartek w filmie Najlepszy Łukasza Palkowskiego. Chciałbym zapytać o tę rolę, która była na pewno dla Ciebie wyzwaniem, chociażby przez fakt, że czasami nie jest to częste, ale no, w quasi biografiach gra się postać, która żyje, która funkcjonuje. Natomiast zagrać kogoś takiego jak pierwowzór bohatera w Amoku, no to jest skomplikowana sprawa. I czy szukałeś jakby klucza do tej roli poprzez opozycję jakąś oceniającą wobec tej postaci, czy w ogóle odciąłeś to, że ktoś taki istnieje, że nie wiem, siedzi w więzieniu, że umawiam się z nim na wizyty i tak dalej, i tak dalej? Na pewno nigdy nie udało mi się zagrać jakiejkolwiek postaci, którą w pierwszym odruchu bym ocenił, więc ocena absolutnie nie wchodziła w grę. Po zapoznaniu się mniej więcej z tą sprawą w sposób biograficzny uznaliśmy razem z Kasią, że nie będziemy kopiować czy naśladować oryginalnego bohatera, ale będziemy tą postać kreować od początku, od zera. Ja od dłuższego czasu poszukiwałem takiej roli, takiego rodzaju charakteru mrocznego, skomplikowanego, psychodelicznego, w który mógłbym się wcielić i pracowałem, powiedzmy, nad taką postacią, więc mogłem przystąpić do tego filmu z pewnymi założeniami, które przygotowałem wcześniej. Kasi się to spodobało. No i tak żeśmy jakoś tą postać próbowali stworzyć od początku. W ogóle spotkałeś się z tym Krystianem Balą? Nie spotkałem się z nim osobiście, ale obejrzałem dużo materiałów z nim związanych i przeczytałem sporo materiałów, które mi udostępniono. I zasadniczo on jako postać nadawał się na to, żeby go odegrać, ale jakoś doszliśmy do wniosku, że ciekawsze będzie oderwanie się od tego biografizmu i wejście w coś nowego, coś innego. Pytanie do Zofii Wichłacz, którą, bo to będę tak opowiadał, różne rzeczy zobaczycie Państwo też jutro w pięknej roli w filmie Zgoda, więc zostajesz z nami, a w ogóle to gratulacje Shooting Star nasz. Dziękuję. Też rola, można powiedzieć, kiedy usłyszałem, że ty zagrasz tę postać i potem zobaczyłem, odważny wybór obsadowy, prawda, bo twoje warunki predestynowałyby cię przy takim bardzo prostym skojarzeniu do nieco innego typu ról. Więc jak zareagowałaś na tę propozycję i jak potem sobie przepisywałaś tę propozycję na to, kim jesteś? Pamiętam, że gdzieś tam ten wynik castingu, ta wiadomość dotarła do mnie dzień przed moimi urodzinami, więc gdzieś tam bardzo się na to ucieszyłam, chociaż wiedziałam, że rzeczywiście to będzie na pewno duże wyzwanie. Więc gdzieś tam powoli zaczęłyśmy się spotykać z Kasią na próbach, głównie właśnie z Mateuszem i z Łukaszem Simlatem, i zaczęłyśmy tworzyć tę postać. Rzeczywiście ja gdzieś skupiłam się najbardziej na takim rodzaju napięcia i stresu ciągłego, które towarzyszy Zosi, tej postaci. Oczywiście w związku z jej mężem, a potem byłym mężem. I gdzieś to był taki punkt wyjścia i naokoło tego zbudowałyśmy całą historię i tego związku i jej. Ale tak, rzeczywiście zgadzam się, że tak nie po warunkach, ale dla mnie to jest... Ja bardzo, bardzo się cieszyłam na to, bo zawsze chyba chce się takich wyzwań. Nie chcemy być wsadzani w szufladkę, ponieważ wyglądamy tak, czy mamy taką energię w tym dniu, czy w tym roku naszego życia, tylko chcemy szukać czegoś więcej, czegoś, czego zupełnie nie używamy w życiu na co dzień.
i Kasia mi dała taką możliwość. Bardzo dziękuję. W przypadku Antoniego Komasy-Łazarkiewicza to też jest ważny dla ciebie rok. Cztery filmy z muzyką Antoniego na tegorocznym festiwalu w Gdyni, czyli Amok, Pokot, Tarapaty w konkursie Inne spojrzenie i bardzo ciekawy film turecki. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. Światło i cień. Światło i cień w sekcji Polonika. Rozmawiamy o Amoku. Wiadomo, że w przypadku muzyki filmowej czy kompozytora piszącego do filmu zawsze jest takie, nazwałbym to rozdwojenie jaźni. Z jednej strony to jest jakaś funkcja usługowa czy jakby ilustracyjna, to jest lepsze określenie, czyli muzyka musi korespondować z obrazem, a z drugiej no, każdy kompozytor, ty również, chciałby zaznaczyć swoją tożsamość, swoją indywidualność. Tutaj dodatkowo dochodzi jakby taki gatunkowy sztafaż, który nie jest częsty w polskim kinie. Jak przygotowywałeś się do tej pracy i jak pracowało ci się nad Amokiem? Dostałem, pamiętam, pierwszy fragment filmu, początek filmu, około 20 minut w pierwszej układce montażowej i co było dla mnie ewidentne, ten film jest niezwykle zmysłowy i już nawet bez mojej muzyki był taki. On przekazuje, przez ekran przebija się coś więcej niż tylko obraz, to znaczy czujemy zapach, jesteśmy w stanie niemalże dotknąć bohaterów i to nie jest przyjemny dotyk. Więc jakby z jednej strony chciałem pójść w to, i tu mówię za siebie, mówię też za autora dźwięku, Bartka Putkiewicza, który wykonał tutaj też fantastyczną partyturę dźwiękową. Więc jakby chcieliśmy się zanurzyć razem z widzem w tym dosyć odrażającym świecie, który został celowo wykreowany i jest bardzo taki, bardzo intensywny. A z drugiej strony druga jakby opowieść, którą chciałem tutaj gdzieś przesnuć przez ten film, wiązała się i myślę, że dla mnie bezpośrednią inspiracją było to, w jaki sposób Mateusz potraktował swoją postać. To znaczy jest w tym filmie jakaś taka dziwna, perwersyjna, infantylna słodycz. To znaczy dotykamy jakiejś czegoś, co jest najbardziej mrocznym pewnie zakątkiem ludzkiej duszy. Jednocześnie gdzieś tam na samym dnie kryje się jakieś światełko i to światełko nas gdzieś ku sobie wzywa. I można przy pomocy muzyki spróbować tego światełka jakby dotknąć, rozpalić je na chwilę nawet w tej muzyce. Także to była taka podróż w głąb i w dół i w coraz głębiej w jakiś potworny mrok w poszukiwaniu tego właśnie błysku i z pewną trwogą, żeśmy tego błysku wszyscy dotykali, bo myślę, że to jest coś, co jest bardzo... To jest coś, co wszyscy w sobie staramy się jak najbardziej pogrzebać i odsunąć. Także dla mnie to była taka podróż. Rzeczywiście po raz pierwszy musiałem się zmierzyć z takim gatunkiem filmowym. Żeby to sobie trochę ułatwić, wymyśliłem sobie pewne założenie techniczne, które jakby siłą rzeczy wytrąciło mnie gdzieś, wyrwało mnie z mojego comfort zone, czyli cała ta muzyka powstała wyłącznie przy pomocy instrumentów elektronicznych. Na ogół pracuję z orkiestrą. Tutaj cały ten świat dźwiękowy, który mam jakby oswojony i który jest moim naturalnym warsztatem, odsunąłem na bok i użyłem instrumentów, które jako narzędzie pracy kompozytorskiej dopiero poznawałem. Więc był to dla mnie eksperyment. Myślę, że jakby praca nad tym filmem sprawiła mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Kasia Adamik. Kasi, tutaj w środku, dajemy chwilkę odpocząć, a Antka o dokończenie wypowiedzi. Idealnie skończyłem. O,
A nie słyszałaś, tak pięknie mówił o tym, jak pracował nad filmem. Dajemy ci odpocząć, czy od razu można zadawać? Dobrze, dobrze, dobrze. To ja zadam jeszcze pytanie. Państwu oczywiście nam za moment oddaję głos tradycyjnie, ale jeszcze Mateuszowi, jeśli pozwolisz. Relacja twojego bohatera z bohaterem granym przez Łukasza Simlata. Oglądając ten film, miałam trochę takie wrażenie, że pomimo tego, że chodzi o jakiś taki problem, nazwijmy to, polowania jednego na drugiego, to oni są jakby... nie mogą trochę bez siebie żyć, ja tak miałam wrażenie, że oni właściwie przy tej agresji z jednej i z drugiej strony, czy oni siebie nawzajem fascynują i to jest właśnie bardzo ciekawe. Czy ten trop był w ogóle przez was brany pod uwagę, czy to jest mylne? Czy się twoje wyrobione oko wyłapuje wszystkie niuanse? To jest bardzo ciekawe, ponieważ my z Łukaszem znamy się od wielu lat, pracowaliśmy ze sobą na planie filmu w imię i też ta nasza znajomość pozwoliła nam na to, żeby podjąć pewne ryzyko przy naszej współpracy. Oczywiście to wzajemne uzależnienie, o którym mówisz, no to był jakiś taki punkt bazowy, na którym zaczęliśmy budować tą wzajemną relację. Ale dzięki temu mogliśmy pójść głębiej, dzięki temu, że się znamy, że pracowaliśmy ze sobą i mogliśmy sobie zaufać. Mogliśmy pójść w, powiedzmy, takie rejony współpracy dość niebezpieczne, ponieważ zasadniczo pomiędzy ujęciami to nie chodzi o to, że nam się nie chciało, ale takiego użyję sformułowania, nie chciało nam się porzucać tej gry i porzucać tej relacji, więc bardzo iskrzyło tam między nami. Więc zasadniczo czekaliśmy tylko na to, żeby kamera ruszyła, żebyśmy mogli grać sceny. Bo czasami po prostu już nie starczało nam siły, żeby utrzymać się w ryzach wzajemnie i się nie konfliktować przed kamerą, ale to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, praca z nim. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem. Już możemy? Tak, dobrze. Dziękujemy, że jesteś z nami, że dojechałaś. To jest twój wyraz twojego szacunku dla państwa. Film Amok o tyle jest chyba ważny i to trzeba podkreślić, że to nie jest taki, bo u nas jednak ty jesteś troszkę z innego żanru, to znaczy z myślenia trochę o kinie w innym trybie, nie takim bardzo par excellence autorskim, tylko jednak kinie gatunkowym. Jesteś, wyrastałaś poza Polską, w Ameryce, nakręciłaś swój świetny zresztą, mało znany film Szczek, debiut, że... I nawet tutaj, kiedy spotykam się z twórcami, prowadząc konferencje prasowe, to jest jakaś taka droga, pierwszy pomysł scenariusza, potem jakby doskonalenie. Natomiast... bo mówimy o tym konkretnym filmie, ten film ciebie znalazł ściślej. Dostałaś propozycję wyreżyserowania scenariusza, nad którym oczywiście pracowałaś naturalnie do twojej wrażliwości. To nie pierwszy raz zresztą do ciebie się zwracają. Te projekty dochodzą, nie dochodzą, do skutku różnie bywa, jak to jest taka branża. Ale to jest też ciekawe podejście. Tak, to wynika już z takiego prozaicznego problemu, że nie umiem pisać w ogóle, więc jestem skazana troszkę na to, że albo ja mam jakiś pomysł i muszę znaleźć wtedy scenarzystę, albo projekty mnie znajdują po prostu. Ale mnie inspiruje bardzo tekst. Ja lubię się inspirować, w ogóle jak pracuję nad filmem, lubię się inspirować zdjęciami, czy innymi filmami, czy muzyką na przykład, ale sam tekst mnie bardzo inspiruje. On musi po prostu jakoś tak zaiskrzyć. I to nie mam takich problemów, że to będzie właśnie kino bardzo gatunkowe, albo dramat psychologiczny, albo science fiction albo western, to może być cokolwiek. Jeżeli coś w tej historii zaiskrzy, jakoś mnie zainteresuje, coś, co mnie zaciekawi, z czymś się spotkam, z czym mam ochotę się zmierzyć, wtedy bardzo, bardzo zaczynam o tym śnić troszkę. Bardzo się wciągam w taką historię i bardzo trudno mi potem, jak to się nie, z jakiegoś powodu właśnie nie dochodzi do skutku. A tutaj scenariusz Amoku rzeczywiście, no...
miał coś bardzo oryginalnego w sobie, takiego, co mnie zaskoczyło pod tym względem, że jak zaczęłam czytać, nie wiedziałam, gdzie pójdzie ta historia. I ona ma takich parę zwrotów, takich momentów, kiedy już myślałam, że wiem, o czym to będzie, jak to się skończy, jak to się ułoży, a gdzieś tam on się bardzo bawił tym gatunkiem swoim, bo on jest bardzo gatunkowy i nie wstydzi się tego, nie ukrywa tego. Jest to taki kino noir troszkę, taki neo-noir. A jednocześnie bawi się tym żanrem, bawi się tym klasycznym podejściem do tego gatunku, więc to mnie bardzo zainteresowało. A potem była cała warstwa wizualna, która w tekście już była bardzo ciekawie dotknięta przez scenarzystę. Ona była opisana, on był bardzo sensualnie napisany, ten scenariusz, i był napisany bardzo wizualnie. Oczywiście on nie był, nie narzucał nam żadnych miejsc ani stylu, ale inspirował do opowiadania obrazem i dźwiękiem. Nie wiem, czy Antek o tym trochę mówił, ale ten tekst inspirował do opowiadania takiego właśnie bardzo sensualnego, nie tylko dialogiem. Mimo tego, że było tam bardzo dużo dialogu. Ale ten dialog jakby był osobną warstwą narracyjną. Nie był, on się komplementował, on nie powtarzał tego, co opowiadał obraz i dźwięk. Więc to, jak znalazłam, jak Beata Pisula, nasza producentka, zaproponowała mi ten scenariusz, to ja od razu się tym zachwyciłam i rzeczywiście, oczywiście potem pracowaliśmy z Ryszardem Karpalą, scenarzystą. No wiesz, no każdy reżyser jest takim, ja uważam, takim złodziejem, no. Hochstaplerem. No my tak naprawdę nic nie umiemy robić sami z siebie. My musimy otoczyć się fantastycznymi aktorami, super ekipą i jakoś tam trochę te paluchy nasze wsadzić wszędzie, ale to się musi jakoś wydarzyć. Więc oczywiście pracowaliśmy trochę nad scenariuszem, ale myślę, że zostałam bardzo wierna temu, co było w tym tekście, takiemu właśnie pewnej transowości takiej, która była w tym tekście już od początku. Dziękuję i oddaję Państwu głos. Bardzo proszę o pytania. Proszę, tak. Tylko proszę poczekać na mikrofon. Nie, bo my rejestrujemy. Po pierwsze, jestem wstrząśnięta tym filmem, mimo że to jest oparty film na zdarzeniu autentycznym, prawda? Chcę pani podziękować, bo film jest niebywale zrobiony. Dziękuję bardzo. Tylko chciałam się zapytać. Aha, jeszcze chciałam dodać, że no, Cybulski był w dziesiątce najlepszych aktorów świata, proszę państwa. Tak. Musimy o tym pamiętać. Dla mnie pan Jacek Skulski nieprawdopodobnie genialnie zagrał. To ja jestem wstrząśnięta filmem. Wszyscy graliście wspaniale, ale to jest rola, wielka rola na wielką nagrodę. Tak ja uważam, przepraszam, ale no jestem aktorką, więc jakoś tam to odczuwam może inaczej niż państwa, ale jestem po prostu wstrząśnięta. A teraz pytanie do pani. Tam nie ma jednego kadru, czy jednej chwili, jakiegoś małego optymizmu. Ja rozumiem, że Amok ogarnął świat, proszę państwa, wiemy o tym i widzimy to na każdym kroku, ale myślałam, że pani chociaż trochę dla nadziei, trochę nadziei, ale film jest znakomity, myślę, że państwo tak samo czujecie jak ja. I bardzo dziękuję. No trzęsę się, przepraszam. Dziękuję bardzo. No rzeczywiście nie jest to bardzo optymistyczny obraz, rzeczywiście. Ale no myślę, że to idzie, dziękuję bardzo, w tradycji kina noir, że nawet na końcu, jak się okazuje, że wszystko się niby rozwiązuje, tak naprawdę pogrążamy się jeszcze bardziej. Prawda? Ale no jest optymistyczna jakaś, też ma się wrażenie troszkę, że na końcu jednak kobieta górą, nie? Troszkę, nie? Że coś takiego jest. Troszkę przewrotnie może. No ja nie jestem taką pesymistką wcale z natury, wie pani, ja jestem bardziej optymistką, więc nie wiem skąd to wylazło. Może właśnie ten swój pesymizm muszę odreagować w tych filmach po to, żeby w życiu było inaczej. Wesoło i sympatycznie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Działa?
Mam mikrofon, który działa. Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska. Nie wiem, czy uda się zastanowić na tej sali, bo będzie to mocno wbrew konwencji spotkań. Dlaczego historia, która wstrząsnęła no bez mała dużą częścią świata, nie doprowadziła do powstania filmu, który by rzeczywiście był również filmem, który będzie dyskutowany na dużym obszarze. 140 tysięcy mówi box office, to jak na kino gatunkowe chyba generalnie szału nie ma. Mając takie składniki jak najlepszego demona, diabła, alias rogatego, czy też mrocznego bohatera, jakim jest Mateusz Kościukiewicz, Matka Teresa od kotów rządzi nadal. Bardzo często wracam do tego filmu, w którym rzeczywiście porównywanie do Cebulskiego, ale to chodziło o kogo innego, chyba pani Krysi, było jak najbardziej zasadne. Jeśli uda mi się jeszcze raz wejść w paśmie pytań, to zadam pytanie jeszcze mniej grzeczne. Proszę mi powiedzieć, czy pani jest zadowolona z odbiorów tego filmu, który jest kinem gatunkowym, a więc nastawionym siłą rzeczy na dosyć szerokiego odbiorcę. I czy naprawdę miało być to kino gatunkowe, bo dla mnie to, wie pani, troszeczkę tak jak polskie milczenie owiec, a w tym przypadku polskie przypomina nasze porównania do polskich jeansów czy do polskich czekolad w czasach. Znaczy, ja nie wiem, ja nie miałam żadnego zamiaru zrobić polskiego milczenia owiec, nie wiem co. Okej. W takim razie proszę mi powiedzieć, czy gdyby pani mogła zrobić ten film jeszcze raz, to zrobiłaby pani? To jest bardzo ciekawe pytanie. Mi się wydaje, że raz się robi trudno film, a drugi raz robić taki sam, to by było jakimś koszmarem absolutnym. Zanudziłabym się na śmierć robić drugi raz ten sam film. Ale ja dalej nie wiem, jakie ma pan pytanie do mnie. Ja przepraszam, ja po prostu czekam na coś konkretnego, czego mogę się chwycić. Potem, że oczywiście wolałbym, znaczy, zależy, co dla pani jest konkretem. Ja zadałem pytanie na samym początku, czy uda nam się na tej sali zastanowić, dlaczego ten film jest jednak nieudany. Dobrze, dlaczego mi nie wyszedł sukces film, historii? Sukces historii nie jest także sukcesem filmu, a w takim razie jeszcze jedno. Znaczy, sukces historii, konkretne, co pan mówi, że jest takim wielkim sukcesem ten bardzo konkretne Bala zamordował pytanie, kogoś, co, nie wiem. Co państwo dodaliście do tej historii rzeczywistej, tak? Co jest dopisane fikcyjnie? Ja tylko chciałabym powiedzieć, że to jest inspirowane oczywiście prawdziwymi wydarzeniami. Te wydarzenia nas zainspirowały głównie dlatego, że powstała książka, że wydało nam się ciekawe, że ktoś napisał książkę o swojej zbrodni, o zbrodni, którą popełnił. Jest to coś bardzo przewrotnego i takiego, no, które pozwala nam się zastanowić nad tym, dlaczego on to zrobił. Ale nie jest to prawdziwa historia. Nie jest to reportaż, ani dokument, ani... jest to kinofikcja, jest to dzieło fikcyjne, więc i na pewno nie jest to polskie milczenie owiec. To nie ma nic wspólnego z milczeniem owiec. Ja rozumiem, że pan się tak nabija z nas tutaj. Bardzo miło. I prosi pan, żebym ja panu powiedziała, dlaczego mi się film nie udał. To jest super, w ogóle zajebiste pytanie. Ja się muszę niestety z panem nie zgodzić. No, mi się bardzo Amok podoba. Oczywiście może gdybyśmy to robili jeszcze raz, może tam 2-3 sceny by nam inaczej wyszły, może byśmy coś innego zrobili inaczej, ale tak ja nie działa sztuka. Nie? Tak, to dla Mateusza. Może Mateusz z Łukaszem by się po prostu mogli tam tak, pozabijać. Ja uważam, że powinniśmy jeszcze raz nakręcić scenę topienia się w Wiśle. Na szczęście byliśmy przed Warszawą, a nie za Warszawą, co jest znaczącą różnicą, ponieważ przed Warszawą popijamy Kraków, a za Warszawą popijamy również Kraków i Warszawę jeszcze. Będąc w rzece. Ja pozwolę się odnieść do tego, co pan powiedział, bo pan próbuje uruchomić jakąś dyskusję. Film Amok nie jest filmem tabloidowo-sensacyjnym. Informacja o tym, że Bala zamordował kogoś i opisał to w swojej książce, była na tyle sensacyjna, że ten wątek został podjęty przez media w świecie jako
swego rodzaju kuriozum. Ten film nie jest kuriozum. Jest naszą ciężką pracą i próbą zrobienia filmu, który będzie oddziaływał na publikę. Nie zgodzę się z panem, że wynik w kinach jest niski. Jest to film bardzo trudny. Nie jest to film lekki, nie jest to film komediowy. Nie jest to film, na który odbiorca przychodząc, czy widz przychodząc, odpocznie i nabędzie rozrywkę. Jest to film wymagający i film, który jeśli widz się zaangażuje w tą historię, wychodząc z kina raczej wychodzi umęczony, niżli otrzeźwiony. Wynik, jaki osiągnął ten film, uważam, że jest bardzo dobry. To znaczy, że są w Polsce widzowie, którzy wymagają od kina czegoś więcej. Kwestia tego, czy ten film jest udany, czy nie, to jest kwestia absolutnie subiektywna. My jako twórcy zawsze będziemy bronić naszego dzieła i naszej pracy, ale tak naprawdę to widz, jako indywidualna osoba, która idzie do kina, ocenia to sam według swojego gustu. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze tylko chciałam może dodać, bo tak ładnie powiedziałeś rzeczywiście, że jak mówimy o kinie gatunkowym, to automatycznie nasuwa nam się komercja na myśl. A mi się wydaje, że to już dawno minęły te czasy, kiedy kino gatunkowe powinno być kinem komercyjnym. Znaczy, myślę, że i takie też istnieje, ale nie jest to to samo. Można robić gatunkowe filmy, które są bardzo ambitne, bardzo mroczne i bardzo wymagające, a jednak wpisywać się w jakiś konkretny gatunek kina. Myślę, że takich filmów jest bardzo dużo i takie filmy mi się najbardziej podobają na ogół. I mi się wydaje, że taki film też próbowaliśmy zrobić, prawda? A dziękujemy za krytyczną opinię. To jednak zawsze człowieka mobilizuje do jakiegoś głębszego myślenia. Proszę bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeszcze tylko powiem, że rzeczywiście ten wynik to jest dobry wynik kinowy, obiektywnie. Że nawet jeżeli mówimy o bardziej komercyjnym, gatunkowym kinie w Polsce, to nie jest kino, które jest... Tak, to jest dobry. Może nie zarobił, kasowy. Ale może się zwrócił chociaż. Mam nadzieję. To lepiej nie mówmy o tym. Proszę bardzo, Piotr Kretowski. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałem się podzielić jedną refleksją i zadać dwa pytania w zasadzie. Po pierwsze, ja powiem tak, że to jest niezły film. Niezły film. Natomiast powiem tak, że bardzo wysoko żeście sobie poprzeczkę ustawili, ponieważ to jest taki film bardzo fincherowski, bym powiedział. Ja bym chciał zobaczyć na przykład w jakiejś takiej przyszłości prawdopodobnie, że Fincher, że Amerykanie kupują prawa do remake'u tego filmu i David Fincher robi taki film, prawda? Bo to jest, wyście się rzeczywiście porwali na rzecz w kinie po polskim... Przepraszam, że wejdę panu w słowo. Amerykanie zrobili wersję tego filmu z Gian Carreyem w roli głównej. Film miał premierę na warszawskim festiwalu filmowym. Zapewne pan o nim nie słyszał. Ale według dokładnie waszego scenariusza? Nie, według tej historii. Ale historia historią, natomiast tu są takie fajne elementy właśnie związane z troszkę łopatologicznie potraktowaną filozofią niczego, ale są i to jest ciekawe. Natomiast także tutaj szapoba za podjęcie wyzwania. Parę rzeczy tu jest puszczonych, no ale nieważne. W każdym razie gratuluję podjęcia wyzwania. Natomiast z pewnością na uwagę zasługują kreacje aktorskie. I teraz tak, chciałbym pogratulować pani Zosi roli, ponieważ paradoksalnie to nie ci mężczyźni tam są najmroczniejsi, najbardziej perwersyjni, ale właśnie postać kreowana przez panią Zosię. Bo tak naprawdę jakby jądro zła w tym filmie, albo jądro ciemności, to jest pani Zosia. I z jednej strony jest pani światłem, które rozświetla ten film, ale z drugiej strony to właśnie w pani postaci tkwi cała mroczna tajemnica tego filmu. I to naprawdę jest wspaniale oddane. Także ja gratuluję tego efektu. Pan Mateusz, no sam w sobie jest mistrzem. Ja muszę powiedzieć tak, śledzę pana karierę od dłuższego czasu. Tutaj od razu chciałbym pana wypożyczyć po spotkaniu, ponieważ piszę monografię Liliany Cavani i chciałbym pana wypytać na okoliczność pana współpracy przy filmie Franciszek. A takie rzeczy po konferencji, dobrze? Dobra, okej. Dziękuję ci bardzo, Łukaszu. Natomiast pytanie po prostu do państwa. Czy w toku pracy nad rolami w tym filmie
te postacie ewoluowały, czy raczej one, ich kształt był nadany jakby od początku tworzenia filmu i konsekwentnie jakby ten model, żeście wdrażali w czasie realizacji filmu. To może i do Państwa, i do Pani reżyser. Dziękuję bardzo. W moim przypadku, ja tak pamiętam naszą pracę, że właściwie wszystko się zaczęło na próbach razem z Kasią i razem właśnie z Mateuszem i Łukaszem, to przynajmniej ja szukałam Zosi, jaka ona jest, co ona przeżyła. To było najważniejsze właściwie stworzenie całej jej historii, ich związku i tak dalej. Bardzo wiele rzeczy, których nie ma na ekranie, nie było pokazane te 4 lata przerwy i tak naprawdę co tam się dzieje z nią, jaką ona ma taki, to się nazywa ten post-traumatic stress disorder, tak? I to wszystko było najważniejsze. I potem, żeby w tych kilku scenach to zaakcentować i pokazać, tak głównie może Mateusz teraz. To jest bardzo trudne zawsze opowiadać o pracy jako aktor. Ciężko ująć w słowa to, co my swoimi emocjami, swoimi uczuciami próbujemy oddać, odgrywając dane postaci. Przeważnie w miarę nabywania doświadczenia, tak przynajmniej jest w moim przypadku, ale również wśród wielu wspaniałych, wybitnych moich kolegów, w miarę jak gra się kolejne filmy, kolejne role, to doświadczenie rośnie i ten tak zwany warsztat, którego ja nigdy nie potrafiłem pojąć podczas moich studiów, czym on jest, nabywa się i potrafi się nim posługiwać. Więc zasadniczo dla mnie praca przy tym filmie była kolejnym etapem budowania swojej samoświadomości, stawania przed kamerą, bo to się sprowadza zasadniczo do tego. Niech sobie Państwo wyobrażą, że wokół aktora pracuje około 100 osób, które przez wiele godzin przygotowują różne rzeczy i jak w soczewce kamery skupia się ta cała praca i ten cały czas, żeby tylko na kilkadziesiąt sekund czy kilka minut aktor mógł odegrać daną scenę najlepiej jak potrafi. To jest duża odpowiedzialność. Jak się jest młodszym aktorem, nie zdaje sobie człowiek z tego sprawy i idzie na tak zwany żywioł. Potem, jak nabywa się tego doświadczenia, ta odpowiedzialność spływa na aktora i zasadniczo to jeszcze bardziej mobilizuje do tego, żeby tą scenę odegrać jak najlepiej. W filmie czas jest drogocenny, bezcenny, praktycznie każda minuta, każda godzina to są ogromne koszty. I to w sumie jest dość dziwne, że my aktorzy, stając na te kilka minut przed kamerą, czasami na kilkadziesiąt sekund przed kamerą, staramy się najlepiej jak potrafimy pokazać pracę wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani w dany film. I w sumie robiąc ten film po kilku filmach, które zrobiłem wcześniej, po kilku latach pracy, poczułem, może nie po raz pierwszy, ale po raz powiedzmy drugi, że panuję nad tym warsztatem i panuję nad tym planem. I dzięki temu mogłem świadomie przystąpić do kreowania i do wzięcia na siebie odpowiedzialności w zagraniu w tym filmie. No jeszcze może tylko dorzucę, że oczywiście my dużo rozmawialiśmy, prawda? Rozmawialiśmy luźno, nie robiliśmy prób, nie czytaliśmy tak naprawdę dialogów i nie odgrywaliśmy scen, ale dużo rozmawialiśmy. Ja, to jest oczywiście, myślę, że każdy ma inny sposób pracy. Ja nie przepadam za przepróbowaniem czegoś za bardzo. Ale mieliśmy dosyć takie jakieś jasne pomysły na te role, myślę, jak weszliśmy na plan.
I jakieś takie słowa klucze, które nam się kojarzyły z danymi sytuacjami. I jednocześnie zostawiliśmy sobie troszeczkę możliwości improwizacji i zmiany tego na planie. Znaczy, myślę, że trzeba wejść z jakimś planem na plan, z planem na plan, ale trzeba zacząć z jakimś konkretnym planem, bo czasem w chaosie kręcenia i właśnie do tego czasu, braku tego czasu, o którym mówiłeś, nie zawsze się ma po prostu głowę do wymyślenia czegoś od nowa. Więc dobrze mieć jakąś bazę, jakąś dobrą bazę na daną rolę, ale jednocześnie myślę, że ona też ewoluuje na planie. I znaczy, mi się wydaje, że jeżeli o mnie chodzi, to moja praca tak naprawdę polegała na znalezieniu aktorów. A potem już liczę na to, że oni będą zajebiści po prostu. No. Zagrają. To jest najgorsze w reżyserach. Pobiorą se ludzi i zrobią za nich, a potem oni przychodzą sobie na konferencję i zgarniają laury. Tak dokładnie, niestety jest. Proszę, a rola w Wamuku była zaraz po Franciszku? Nie. Bo myślałem, że pan tak z anioła skoczył w diabła od razu. Film Franciszek był 2 lata wcześniej robiony, jeśli nie 3. Praca z Cavani z pewnością jakoś wzbogaciła pana warsztat, prawda? Każda praca, każde doświadczenie jest wzbogacające. Szczególnie konfrontacja, bo zasadniczo filmy robi się wszędzie tak samo, ale konfrontacja z osobowościami różnymi, które spotyka się podczas swojej kariery, podczas swojej drogi, kształtuje daną osobę i tutaj w sumie to jest konsensus tego tak zwanego dobrego wyboru, że artysta, zwał jak zwał, musi dokonywać pewnych wyborów i te wybory go kształtują i to jest pewnego rodzaju instynkt, ale również w późniejszym etapie samoświadomość, żeby dokonywać w miarę możliwości, jakie się ma, odpowiednich wyborów. Przypomnę też, że Mateusz jest scenarzystą i też poszerza ten wizerunek, bo przecież byłeś współscenarzystą Disco Polo Maćka Bochniaka i wiem, że są kolejne projekty, więc trzymamy kciuki. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Pani, proszę bardzo. Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki. Ja mam pytanie takie, czy była jakaś reakcja samego Bali na ten film? No, wynika z tego, że to jest człowiek, który bardzo jest żądny sławy. I w związku z tym chciałam zapytać, czy macie państwo jakieś sygnały o jego reakcji, czy... Ja nic nie słyszałam, ale ja się jakby podjęłam decyzję bardzo wcześnie, żeby nie kontaktować się, nie spotykać z Balą. Dlatego przede wszystkim, że myślałam, że to jest jednak historia, której chciałam podejść z wolnością jakąś interpretacji i wsadzić tam bardziej moje właśnie pesymistyczne demony, a nie czyjeś inne. Więc ja się, nie wiem, w końcu ty się spotkałeś z... Nie, też nie, no właśnie. Więc nie wiem, wydaje mi się, że to raczej nie widział filmu. Więc wątpię, żeby miał jakąkolwiek reakcję na film, bo wątpię, żeby tam był pokazywany u niego w zakładzie. That's true. Proszę bardzo. Proszę poczekać na mikrofon. Czy nie spotkaliście się państwo z rzeczywistymi bohaterami tej historii, z żoną? Nie, absolutnie nie. No szczególnie przede wszystkim wszystko to, co się dzieje między nimi, co jest jakby taką emocjonalną tkanką tej historii, jest kompletnie wymyślone. No nie jesteśmy w głowach żadnego z tych bohaterów rzeczywistych. Postaci, które towarzyszą Krystianowi, są wymyślone. Sam Krystian, poza tym, że użyliśmy jego książki i części jego tekstu, którym się dał taki ciekawy wgląd w jego psychikę, też jest wymyśloną postacią. Więc bardziej nas interesowała jakby sama mechanika dramaturgiczna tej historii. Tak, to jest inspirowane, myślę, jeżeli chodzi o takie fakty dochodzenia i to, jak ta historia się potoczyła, jest dosyć bliskie, myślę, temu, co się wydarzyło naprawdę. I chodzi mi o te dowody, które zostały pokazane w śledztwie i sam finał filmu oczywiście, ale postaci są fikcyjne, absolutnie na 100%.
To ja może na koniec chciałbym odejść od portretów psychologicznego bohaterów, czy pierwowzorów bohaterów, na rzecz tego, jak w filmie wyobraziłaś sobie miasto. Ono jest konkretne, prawda, ale jednak to jest też bardzo ciekawy sposób fotografowania właściwie głównie w cieniu, w ciemności, w nocy. I to jest pytanie zarówno do ciebie, jak i do Antoniego Komasy Łazarkiewicza, bo myślę, że tego rodzaju pomysł na funkcjonowanie przestrzeni miejskiej w kinie, on też prowokuje do tego, jak w tej przestrzeni dźwięk czy muzyka sytuują się. To może ja zacznę. Znaczy mi bardzo zależało, ja miałam, od razu wyobraziłam sobie tę historię właśnie, żeby też odejść od tego realizmu, żeby nie bawić się w odtworzenie jakiejś epoki, jakiejś danej epoki we Wrocławiu, ponieważ ta historia się zdarzyła już 12 lat bodajże temu. Żeby nie robić filmu historycznego, nie odtwarzać jakiejś rzeczywistości, jakich realiów, ale umieścić tę historię w takim uniwersalnym troszeczkę świecie, takim świecie, który jest troszeczkę stylizowany, który wykracza poza takie kompletnie realistyczne normy, mówię formalnie oczywiście. I dlatego myślę, że i ta policja, i Wrocław sam, ale też jakby poszczególne obiekty, jak komenda policji, czy mieszkania, czy archiwum, są takie troszeczkę hiperrealistyczne. Są takie na pograniczu jakiejś bajki, czy jakiegoś właśnie filmu, nie wiem, skandynawskiego, a może amerykańskiego, a może innego, ale mają takie coś w sobie, co jest ponadczasowe. Nie wiemy, czy to jest rok 99, czy 2004, czy 2010. Zależało mi na takiej pewnej, żeby ta historia się działa w takich pewnych zawiasach. No i mieliśmy parę takich ważnych właśnie, założyliśmy sobie sami wizualne takie jakby pewne taki przymus wizualny, żeby film był, tak to zresztą powiedziałeś wcześniej, dosyć trudny w odbiorze, żeby był klaustrofobiczny, żeby był mroczny, żeby ci ludzie trochę tak się dusili, nasi bohaterowie trochę się dusili w tych przestrzeniach, do których ich wsadzamy i żeby troszkę się miotali po tym Wrocławiu jak w jakimś takim labiryncie, w jakimś takim eksperymencie dziwnym. I oczywiście to nie jest takie bardzo dosłowne, ale to były takie nasze luźne inspiracje. I tak jak rozmawialiśmy z Antoniem na przykład na początku, jeszcze jak rozmawialiśmy o muzyce, zanim on nawet zaczął myśleć o niej, że jesteśmy właśnie pod wodą, że ten bezdech jest takim ważnym elementem właśnie nie tylko wizualnym, ale też dźwiękowym, w którym chciałam zanurzyć tych moich bohaterów. Po pierwsze pasuje to też do historii, a po drugie jakby zmusza ich do takiego działania w pewnym takim amoku, właśnie takiej malignie. I mówiliśmy właśnie o łodzi podwodnej, jako takiej inspiracji, referencji tego, co nie zrobił tylko Antek, ale też sam dźwięk, prawda, potem w tworzeniu tej warstwy dźwiękowej. Zresztą jest jedna, bo właściwie w tym filmie jest prawie, muzyka jest prawie non-stop. Trudno jest też precyzyjnie wyznaczyć granicę między muzyką a dźwiękiem i sound design. Tutaj bardzo dużo muzycznych dźwięków albo takich, które się identyfikuje jako muzyczne, czy pełniących taką muzyczną funkcję, wyszło od autora dźwięku. Różne takie charakterystyczne, dziwne, nie do końca zrozumiałe, ale jednak należące jakoś tam do świata, nie wiem, przyrody czy miasta, dźwięki, one tutaj są, właśnie pochodzą od dźwiękowca, nie ode mnie. Jedyny moment, w którym się na chwilę jakby wyzwalamy z tego takiego duszącego, przytłaczającego, pulsującego, mrocznego takiej maszyny, która nas cały czas jakby dźwiękowo, nie wiem, nie chcę, no, gwałci. To jest właśnie moment, kiedy na chwilkę w śnie, czy w tym takim jakimś dziwnym majaku Bali zanurzamy się pod wodą i nagle się okazuje, tam zostaje tylko na moment tylko sam fortepian, robi się bardzo delikatnie i bardzo pusto. Także
ta rzeczywistość jest... To wyzwolenie pewne. No tak, tak, tak. Tutaj, no wszystkie te znaki tutaj są odwrócone i tym się bawiliśmy, że właśnie tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, jakby na samym dnie tej ciemności jest jakieś światełko i to światełko wcale nie oznacza niczego dobrego. To co pan dziennikarz wcześniej mówił o roli Zosi. No generalnie tutaj wszystko jest perwersyjnie przekręcone. I to miasto jest też jakimś, no jest pułapką i na pewno staraliśmy się z całych sił, żeby tę pułapkę jak najbardziej zamknąć i dźwiękiem, i muzyką. Tak, no to i obrazem też, bo trzeba pamiętać, że jest to mroczny film, dlatego myślę, że to, co mówiłeś zresztą Mateuszu wcześniej, jest trudnym filmem w odbiorze i wcale nie jest taką miłą przejażdżką, tylko wymagającym, trzeba czasem nawet tak się wpatrzyć, żeby coś zobaczyć. Nasz operator też bardzo ambitnie, Tomek Naumyk, do tego podszedł, do tego stopnia, że ja czasami nic nie widziałam na monitorze podglądowym. On mówił, że to jest wina monitora, że to jest zły monitor, że zły kabelek, że coś tam, ale potem się okazało, że przyznał mi się do tego później, już po filmie, że tak podeksponował wszystko, że to było na granicy takiego, że on też trochę nerwowo do tego podchodził, jak obejrzeliśmy już film, że to było na granicy podekspozycji, że on też jakby, wszyscy próbowaliśmy tak troszeczkę grać z tą granicą właśnie takiej komunikacji. Śmieszna anegdotka, jeszcze mi się przypomniała, tak może na koniec, że mówiliśmy o tym, jak aktorzy są fajni. I mieliśmy taką scenę, kiedy Krystian musi przejść wariograf. No i poprosiliśmy takiego specjalistę od wariografu, który przezesłał taką starszą maszyną, bo oczywiście teraz to się robi na komputerach i to już nie jest takie fajne i takie wizualne jak te stare maszyny, które tymi igłami po tym papierze tak jeżdżą. To też jest fajny dźwięk, prawda, który tam potem użyliśmy w różnych miejscach. Dla zabawy, żeby też obeznać nas z tym, jak to się robi, nam zrobił Mateuszowi wariograf. Zrobił. No i Mateusz odpowiadał jako najpierw on, a potem jako Krystian. No i okazało się, że przeszedł. Więc w tym momencie to był dosyć pierwszy tydzień zdjęć chyba. Ja troszkę tak się przestraszyłam. Ekipa już nie patrzyła na mnie tak samo. Tak, tak, tak. Mi się wydaje, że to co mówię w tym zanurzeniu, o tym, że nie chcieliście wyjść z roli między ujęciami, w tym momencie my się wszyscy w to uwierzyli, tak się zrobiło troszkę łyso, no. Działanie w amoku, no krótko. Już przy obiedzie siedziałem sam. To prawda. Bardzo dziękuję, ekipa filmu Amok. Dziękuję państwu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.